Dziękujemy Tobie za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś z nami, że wpływasz do nas teraz, że mówisz do nas, że jesteśmy ludźmi, którzy do Ciebie należą. Duchu Święty, my jesteśmy otwarci. Nasze dusze, nasze ciała, one są Tobie posłuszne. My podejmiemy każdą myśl o posłuszeństwo Tobie, Duchu Święty. Bierzemy autorytet nad każdą opresją. Odsuwamy teraz w autorytecie Kościoła każdą demoniczną siłę od umysłów. Mówimy czyste umysły, jasne zrozumienie słowa. Ojcze, my wydamy stokrotny prąd. Amen. 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 Witam Was, przyjaciele, jeszcze raz nie. Z każdym czegoś już witałem jeszcze wcześniej, więc chciałbym się podzielić z Wami dzisiaj paroma takimi sprawami, które jak wierzę, bo zastanawiałem się nad tym, z czym do Was przyjechać. I na pewno chciałem, żebyśmy mogli sobie rozmawiać. Ci z Was, którzy potrzebujecie tego, już troszkę pogadałem dzisiaj z niektórymi z Was, ale myślałem też o czym, z czym do Was tu przyjechać. W konsekwencji Duch Święty mi dał kilka takich myśli, właśnie o myśleniu. Ja powiem tak, my jesteśmy duchowymi stworzeniami. Duchowymi stworzeniami. Natomiast jako duchowe stworzenia my nie dotykamy tego świata. Ten świat nie jest dotykany przez naszą duchowość. My nie możemy duchem dotknąć świata, bo duch jest ukryty wewnątrz. Jedyny przejaw ducha, taki fizyczny na ten świat, to jest modlitwa innymi językami. Tak naprawdę my inaczej nie kontaktujemy się duchowo z tym światem. Powiem więcej. Cała sfera duchowa, która jest, ona też nie jest dla nas dostępna poprzez naszego ducha. To tak nie wygląda. Bo to niektórzy to myślą, że człowiek to ma takie różne wejścia w siebie to, że jak coś jest duchowe, jakaś rzeczywistość duchowa, to ją się duchem dotyka. No nie dotyka jej się duchem. Jak wiecie, człowiek jest trójjedyny i duch człowieka jest ukryty wewnątrz człowieka. Jest otoczony, w zasadzie szczelnie otoczony duszą, czyli psychiką człowieka. A psychika człowieka jest szczelnie otoczona ciałem człowieka, tym fizycznym ciałem, które widzimy. No i teraz my się kontaktujemy poprzez nasze ciało i naszą duszę. My się tak kontaktujemy. Żeby dotykać sfery duchowej naszym duchem, to my się musimy jakby przebić, czy też połączyć przez naszą duszę na przykład. My nie możemy inaczej tego zrobić. To ciekawe, na przykład diabeł też nie może inaczej w ogóle do nas dojść, tylko przez nasze ciało i naszą duszę. On nie może. On jest jakby zmuszony do tego, żeby tak nas dotykać. A więc tak naprawdę życie chrześcijanina, czyli odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, ono nie polega na tym, że ów człowiek, nazywany duchowym człowiekiem, dotyka rzeczywistości duchem. Ludzie tak myślą i żyją w iluzjach. Iluzyjnie żyją. Dziwią się na przykład, że nie mają pieniędzy, albo że są chorzy, albo że nie mają relacji prawidłowych, albo że nie mają dobrego małżeństwa, albo że im się nie... Bo oni myślą, że jeżeli oni się narodzili z Bożego Ducha, to teraz oni są otwarci na Pana w ten sposób, że wszystko im w życiu się poukłada. No niestety jest to mrzonka. Jakiś czas temu dzwoni do mnie człowiek i mówi do mnie tak: Artur, zrobiłem coś absolutnie przeciwnego, niż mi powiedziałeś. Taki biznesmen.
On się ze mną jakiś czas temu spotkał i może nawet nie tyle, znaczy spotkał się też, ale w ogóle słuchał moich nauczań i jasno wiedział, jakie jest moje zdanie, które zresztą wziąłem od Boga. Pismo Święte o tym mówi wyraźnie, żeby nie wchodzić w obce jarzmo, w jedno jarzmo z niewiernym. Tak? No nie bierzemy sobie żon ze świata, nie bierzemy sobie mężów ze świata, tak? No nie robimy tego. Chyba, że oczywiście istnieją precedensy we wszystkim. Precedensy, ale precedensy nie są zasadami, więc o precedensach się nie mówi w ogóle. Jak orientujecie się w jakichkolwiek sprawach prawnych, to żadna ustawa prawna nie jest budowana na precedensie. No nie budujemy na precedensie. A więc czasami się zdarza, że Duch Święty kogoś pokieruje na przykład do tego, żeby się tam wyjść za niewierzącego. To są w ogóle sytuacje jakieś w ogóle bardzo, bardzo rzadkie. Tak samo jak czasami Duch Święty pokieruje, żeby wejść w biznes w sposób bezpośredni z kimś niewierzącym. Ale zasadniczo nie żenimy się z niewierzącymi, nie wychodzimy za mąż, nie zakładamy biznesów, nie wchodzimy pod jedno jarzmo. Jak wiecie doskonale, tutaj jest jarzmo, to jest element, który łączy dwa woły ciągnące pług, tak? Sztywne, ciężkie, mocne. No i prawdą jest to, że te woły muszą iść równo, bo jak one nie idą równo, tak? To praca nie idzie. No nie można tego pługa naciągnąć. No i teraz ja na przykład sobie osobiście nie wyobrażam, co to znaczy, że ja mam żonę, która nie jest narodzona z Bożego Ducha. Ja w ogóle sobie nawet nie wyobrażam, że mam żonę, która jest narodzona z Bożego Ducha, ale ona w ogóle ma inne koncepcje życiowe. Ja nie wiem, co to w ogóle jest. Ja nie wiem. Moja żona miała raka, miała temperaturę, tak? Patrzyłem jej w oczy, miałem łzy w oczach i mówiłem, jedziemy, bo mamy 11 kościołów do uskoczenia. Rozumiecie? Ona się modliła o chorych, z rakiem w piersi, ja stałem za nią, żeby się nie przewróciła. Ok? A więc ja sobie nie wyobrażam mieć żony, która do mnie powie na przykład, wiesz, ja mam dzisiaj trudniejszy czas. Ok? I ten człowiek dowiedział się z moich nauczeń, że się nie wchodzi w biznes z nienarodzonymi z Bożego Ducha ludźmi. Ale zrobił absolutnie coś odwrotnego, jak to wielu chrześcijan ma w zwyczaju. Zadzwonił do niego w jakimś czasie i powiedział, jak został zniszczony finansowo przez tę decyzję. Zniszczony finansowo. I on zadał mi takie pytanie, ten człowiek. Artur, ale przecież jest Chrystus we mnie. Jestem wypełniony Duchem Świętym. Czy to mnie nie chroni przed tym światem? A ja powiedziałem, to Cię nie chroni. Chrystus, który jest w Tobie, drogi przyjacielu, nie chroni Cię przed światem. Duch Święty, który jest w Tobie, nie chroni Cię przed światem. Powiem więcej. Diabłu w ogóle, diabeł nie... Dla diabła nie ma żadnego znaczenia, czy jesteś narodzony z Bożego Ducha, czy nie jesteś. W ogóle. Diabeł tak samo traktuje narodzony z Bożego Ducha, jak nienarodzony z Bożego Ducha. Tak samo. Wiecie, co powstrzymuje diabła w działaniu? Nie to, że ktoś jest narodzony z Bożego Ducha, ale że ktoś w swojej duszy i ciele prezentuje Chrystusa. Amen. A nie to, czy ktoś jest w duchu narodzony z Bożego Ducha. Można być narodzonym z Bożego Ducha i nie prezentować w swojej psychice i zachowania Chrystusa i diabeł ci dojedzie jak burą sukę. I będziesz się przy tym modlił innymi językami. Rozumiesz? Będziesz dojeżdżany, modląc się innymi językami. On będzie w ciebie orał swoje pole, a ty będziesz mógł śpiewać psalmy. Rozumiesz? Oto prawda o chrześcijaństwie. Diabła gówno obchodzi twoje nowe narodzenie. Ale on się boi, kiedy chrześcijanin zaczyna prezentować nowe narodzenie.
kiedy zaczyna prezentować, Słowo Boże mówi, sprawiedliwy mój z wiary żył będzie. A nie z nowego narodzenia. Z wiary. A nie z nowego narodzenia. Słuchaj. Trenowałem wiele lat karate. Jestem silnym człowiekiem. Sprawnym i silnym. Ale jeśli się nie obronię przed przeciwnikiem, założę ręce z tyłu, to dostanę w łeb i koniec po mnie. I cała moja znajomość ciosów karate, cała moja siła pójdzie na marne. Rozumiecie? Na marne. Dlaczego? Bo ja jej nie zastosuję w praktyce. Co to kogo obchodzi, że ty jesteś narodzony z Bożego Ducha? Co to kogo chodzi, obchodzi, że ty w innych językach mówisz? Co to kogo obchodzi w ogóle? No najmniej to diabła obchodzi. Najmniej to obchodzi diabła. Ale kiedy zaczynasz prezentować coś poprzez swoją duszę czy i ciało, to diabeł zaczyna się wycofywać. Na naszej ostatniej dużej ewangelizacji głosimy, patrzymy, jakiś gość już się rozbiera do połowy, opatułowany, już się buja człowieku. I ryczy, i kwiczy człowieku. Podszedłem do niego, spojrzałem mu tak w oczy i tak stoję przed nim. On tak patrzy na mnie, przestał kwiczeć. A mówi do mnie tak. Naprawdę wierzysz w to? Ja mówię, no, naprawdę. A mówisz, a potem mieliśmy z niego taki ubaw, że się w pale nie mieści. Nie mógł się powstrzymać, ale pół dupy pokazał przed kamerą. Ale pięknie, cało pokaż, mówię, będziesz w telewizji, mówię, człowiek, kolejnym tyłkiem, mówię. Bracie, zobaczy, mówię, człowieku, 100 tysięcy ludzi. Czy zrobisz reklamę? Człowieku, na całe życie. Tak? Śmieliśmy się, tak, chodziliśmy, on robił głupoty, a my chodziliśmy i mówiliśmy, nawet diabeł tańczy do uwielbienia, proszę bardzo. Tak jak mówię, Kościół gra, tak diabeł tańczy. Co spowodowało, że ten człowiek nie zrobił nic, nic, w ogóle nic, tylko z siebie pajaca zrobił. To spowodowało, że został mu zaprezentowany Chrystus w duszy i w ciele. Tak? Bóg powiedział, bądź mężny i dzielny. Moment, daję Ci taki prosty przykład, ten ja przyjdę w ogóle do tematu. Chcę Ci coś narysować na początku. Bądź mężny i dzielny, nie bój się i nie lękaj. A chrześcijanin mówi tak, jestem pełen Ducha Świętego, mówię w innych językach, boję się i lękam, to jest nieważne. I Bóg mnie ochroni. Dostaniesz kopa w tyłek, aż się zawirujesz w życiu. Tak Cię Bóg ochroni. Bóg się nie zajmuje takimi rzeczami. Jak Bóg do Ciebie powiedział, nie bój się i nie lękaj, to teraz co robię? Biorę duszę na warsztat i dochodzę do miejsca, gdzie się nie boję i nie lękam. Ja się dzisiaj w ogóle niczego nie boję i w ogóle nie wstydzę. I koniec. I dlatego jestem niebezpieczny dla diabła. A nie dlatego, że jestem narodzony z Bożego Ducha. Ja dlatego jestem niebezpieczny. Nie dlatego, że ja jestem narodzony z Bożego Ducha. Ale że ja prezentuję Chrystusa w duszy i w ciele. I chcę Ci powiedzieć o myśleniu dzisiaj. Bo myślenie chrześcijanina jest pierwszym stopniem do sukcesu. Myślenie chrześcijanina. Pierwszy list do Koryntian 2,16. Mówi tak. Bo któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczyć? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Któż poznał myśli Pana, któż może go pouczyć? Nikt. Nikt. Tak? Nikt. Nikt. Tak? Lecz my jesteśmy myśli Chrystusowej. Co to znaczy? Znaczy, że my mamy dostęp do tego samego myślenia, którym myśli On. Myślimy tak jak On. Czy tutaj jest napisane, że my jesteśmy w duchu tak jak On? Nie. Tutaj jest mowa o tym, że chrześcijanie to są ludzie, którzy mają za zadanie myśleć jak Bóg. Więcej, są do tego predysponowani. Do myślenia jak Bóg.
Masz myśleć jak Bóg. Jeżeli chcesz zwyciężać, musisz myśleć jak Bóg. I po pierwsze, musisz uznać, że Ty jesteś myśli Chrystusowi, a nie będziesz. Pamiętajcie, jesteśmy ruchem wiary. Jesteś myśli Chrystusowej. Musisz uwierzyć, że jesteś myśli Chrystusowej bez względu na to, co Ci się teraz kolebie w głowie. Ty możesz mieć w głowie takie kongo, że nie pytaj. Rozumiesz? Ale Ty najpierw teraz musisz uwierzyć, że jesteś myśli Chrystusowej. Mimo tego, że w tej chwili w Twojej głowie są zupełnie inne myśli, wielokrotnie mające nawet pewnego rodzaju formę obsesji. Możecie się kręcić w główce cokolwiek. Do mnie często przychodzi ludzie, mówią, pastorze, modlę się i mam filmy pornograficzne przed oczyma. Ja mówię, ale z czym problem? Przeszkadza Ci to w modlitwie? No tak. Ja mówię, ale dlaczego? On, jak to dlaczego? Bo mam filmy pornograficzne. Ja mówię, no to się modlamy, ja nie wiem. Ty uważasz, że Bogu przeszkadza, że Ty masz filmy pornograficzne w głowie? Ty uważasz, że Bogu to przeszkadza? A kto Ci powiedział takie rzeczy? Skąd to wziąłeś? Bo chyba nie z tej starej Biblii, które ja przeczytałem, że my jesteśmy myśli Chrystusowej. Ty natomiast twierdzisz, że jesteś myśli pornograficznej, tak? Ale jak przeczytałem, że jesteśmy myśli Chrystusowej, 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 można mieć gówno we mnie, ale trzeba uwierzyć, że jest się myśli Chrystusowej. Wiara jest początkiem ruchu. Uwierzyłem, prze to zobaczyłem. Najpierw musisz uwierzyć, że jesteśmy w myśli Chrystusowej. Uwierzyć. Następnie musisz zacząć wyznawać, że jesteś myśli Chrystusowej. Jakie jesteś myśli? Chrystusowej. A diabeł przyjdzie, tak, 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 zobacz o czym myślisz. Wiesz co musisz zrobić? Zamknij mordę, debilu. Ty nie jesteś myśli Chrystusowej, a ja jestem. Bo kto tak powiedział? Pan, Twój Pan. Jeśli Twój Pan coś powiedział, tak? To tak jest. Jak Twój Pan powie, że woda jest sucha, rozumiesz? To zaczniesz robić babki z wody. Bo tak powiedział Pan. Jak do tej pory miałeś inne zdanie, myślałeś, że się robi babki z piasku, bo miałeś taki tok myślowy od urodzenia i tak się nauczyły Twoje pokolenia i takim przykładem było Ci środowisko, to musisz uznać, że wszyscy byli w błędzie. Ponieważ on powiedział. A więc musisz zacząć mówić, że jesteś myśli Chrystusowy. Następnie musisz przywoływać w swoich myślach swoje wyznanie. A więc ty w swoich myślach przywołujesz ustawicznie informację, że jesteś myśli Chrystusowej. Dam Ci przykład. Taki ciąg pornograficzny leci i w międzyczasie, proszę Ciebie, wrzucasz myśl. Jestem myśli Chrystusowej. Myślę jak Chrystus. Czuję jak Chrystus. Mam w głowie jak Chrystus. Rozumiesz, o co chodzi? I dalej niech pornosy lecą. A Ty wrzucasz, a Ty wrzucasz, a Ty wrzucasz. Wiecie, jaki jest najlepszy sposób pozbycia się brudnej wody ze szklanki? Wstawić ją pod czysty strumień. A nie wylewać tą wodę. Wylewając wodę brudną z czystej szklanki, rozumiecie? Zostanie osad. Ale kiedy wstawimy wodę, brudną szklankę z brudną wodą pod czysty strumień, to ona wypłucze ta woda wszystko. A więc co my robimy? Wrzucamy do swojej głowy informację, że jesteśmy myśli Chrystusowej. Myślimy jak Chrystus, analizujemy jak Chrystus, składamy do kupy jak Chrystus. Rozumiecie? No bo co? Przecież jesteśmy myśli Chrystusowej. Co robimy dalej? Bierzemy się za sprawdzanie tego, co myślimy, sprawdzami objawionymi. Przyglądamy się, a więc robimy przeglądy naszych myśli. Nie zostawiamy naszych myśli samych sobie. Jeżeli widzimy, tak, po pewnym czasie, że coraz więcej w nas znajduje się prawd Bożych w naszych myślach, znaczy, że bardzo dobrze wszystko idzie. Sprawdzamy. Zawsze sprawdzamy to, co myślimy, z prawdami Bożymi.
Nie ma znaczenia, że w międzyczasie tam jakieś badziewia się pojawiają, niech się pojawiają, nie martwimy się tym, ale sprawdzamy poziom jakościowy naszego myślenia. Tak jak się sprawdza, czy ma się czyste nogi, rozumiecie? Jak się sprawdza, sprawdza się, tak? Jak się sprawdza swoje myśli. I następnie budujemy kulturę zaufania do własnych myśli. To znaczy, my musimy coraz bardziej ufać w to, co się pojawia z czasem w naszych myślach, jest Boże. Ja dzisiaj wierzę w to, że ja myślę po Bożemu. Ja już dzisiaj nie gromię różnych rzeczy. Czasami ten jakiś badziew mi się trafia w tej głowie, ale to już jest jasne, jak 2 razy 2 jest 4. No bo już teraz, jak przez Ciebie przepływają systemy Boże, no to jak tam trafia jakaś szkarada, to ona jest widoczna jak sadze na śniegu. Tak? Wcześniej to było wszystko zagmatwane, zmieszane. Dlatego chcę też poruszyć różne Wasze poziomy. Jesteście na różnych poziomach życia. I bardzo Was proszę, nie porównujcie swoich poziomów myślowych jedni do drugich. Jedni z Was są mniej zaburzeni, inni bardziej zaburzeni. Inni są krócej w Chrystusie, drudzy są dłużej w Chrystusie. Nie porównujemy. Każdy ma swoje myśli dla siebie. Być może jesteś na pewnego rodzaju początku drogi i twoje życie jest zupełnie inne, myślowe, jak człowieka, który jest 20 lat w Chrystusie. A więc nie myślisz sobie, o, bo on już może mieć inaczej, a ja mam tak. Masz jak masz. W realu przerzuca ci się 10% myśli Bożych, a u niego 90%, ale on do tego doszedł. Rozumiecie? Jak zaczynałem z moją żoną ćwiczyć, zaczęła w zeszłym roku, mówi do mnie, Artur, ja chcę z tobą ćwiczyć na siłowni. Ja mówię, bardzo dobrze. I ona mówi, kiedy będę miała pierwsze efekty? Ja mówię, po pierwszym roku nauczysz się, przyzwyczaisz swoje stawy i ścięgna. Po drugim roku treningu nauczysz się ćwiczyć. Po pierwszych 5 latach będziesz miała trwałe efekty, jeśli nie wróci po Jezus. Wchodzisz w to? Ona mówi, wchodzę. Ja mówię, i lecimy. 5 lat. Zrozumiałem na 5 lat. Po 5 latach treningu zaczynasz mieć trwały efekt. Zmieniony masz metabolizm, rozumiesz? Przyzwyczaiłeś się do zupełnie innej rzeczy, masz inną pamięć komórkową. Być może niedawno się nawróciłeś i przez twoje życie jeszcze przenika masa różnych nieczystych myśli, nieczystych, chorych odczuć. Nie martw się tym. Rób to, co powiedziałem. Uwierz, że jesteś myśli Chrystusowy. Wyznawaj, że jesteś myśli Chrystusowej. Wrzucaj do głowy swojej informację, że jesteś myśli Chrystusowej. Sprawdzaj na bieżąco swoje myśli, jak procentowo wszystko się zwiększa. Rozumiesz? I coraz bardziej ufaj swoim myślom. To jest początek zmiany myślenia. Początek. Druga rzecz. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 26 werset. 16 rozdział, 26 werset. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Praca nad swoją duszą, czyli psychiką. Pracujemy. Pracujemy. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że my nie pracujemy nad duszą i mówimy, Pan nas zmieni. Pan nie zajmuje się zmianami w twoim życiu. Pan nigdy nie powiedział, zmienię ci myślenie. Pan nigdy nie powiedział, zmienię ci uczucia. Pan takich rzeczy nigdy nie powiedział. Pan powiedział, zmieńcie myślenie. W ogóle zauważyłeś, żeby kiedykolwiek Jezus przed na przykład powiedział tak. Pomogę wam, jakby, pomogę wam kochać bliźniego. Czy to jest takie coś? Nie, nie. Ja też znam takie coś. Kochaj bliźniego. Cholera jak? Mam 17 lat, zamordowałem człowieka, tylko jeden wyszedł na jaw. I rozginęło, nie mam pojęcia. Ja nie wiem, ja byłem bandytą, złodziejem w ogóle od dziecka. A nie wiem. Co to jest kochać bliźniego swego?
Ja miałem krótkie uczucia. Takie uczucia, tak. Rozumiesz, o co chodzi? Takie. Takie uczucie. Ja przez lata wywoziłem ludzi w bagażniku i strzali w gacie na mój widok. Rozumiesz? Ja w ogóle nie wiem, co to jest. Mówię, Panie Boże, co to jest kochać bliźniego? Co to jest kochać bliźniego? Co to jest kochać bliźniego? Żony swoje nie potrafiłem kochać, rozumiecie? Ja nie wiedziałem, jak uczucia zebrać do mojej żony. Tyle lat więzienia i ja w ogóle, ja byłem zatkany. Co to kochać? Ale on mi nie, ale on mi nie wyjaśnił. On powiedział, kochaj. Kochaj. Ja wszedłem do niego i powiedziałem, dobrze, ja się decyduję na naukę. I się zaczęło. Aleluja, naukę. Ja się decyduję na naukę. A on mówi, o to mi chodziło. O to mi w ogóle chodziło. Prawdziwie uczniami moimi będziecie, mówi. Rozpoczynamy proces. Dbamy o duszę. Po pierwsze, wychodzimy ze zranień. Wychodzimy ze zranień. Chrześcijanin, który nie wychodzi ze zranień, nadaje się do tarcia chrzanu. Poraniony chrześcijanin może być namaszczony w jakiejś dziedzinie jak butelka z oliwą. Rozumiesz, o co chodzi? Wcześniej czy później potknie się i upadnie. Co mnie z tego, że ktoś uzdrawia chorych, rozumiecie? Tak? Jak ktoś mu spojrzy w oczy i powie do niego, ty głupi jesteś, on się na niego obrazi na 2 miesiące i do kościoła przestanie przychodzić. I co on będzie uzdrawiał? Człowieku, koty na osiedlu? Co mnie z takich ludzi? Co mnie z ludzi, co mają focha? Co mnie z ludzi, proszę ciebie, co nie kładą swojego życia, bo on wskrzesza zmartwych? Co z tego, że on zmartwych wskrzesza? Wskrzeszania zmartwych się uczy na szkółkach niedzielnych w normalnych ewangelicznych kościołach. Mówię o normalnych kościołach, tak? Nasza córka od urodzenia, ona jak do niej kuzynka kiedyś przyjechała i mówi, chodź się pobawimy w lekarza. A Sara mówi, ale jak? Może lalka będzie chora i my ją będziemy leczyć. A Sara mówi, to położymy na nią ręce i ją uzdrowimy. Bo Sara lalki sadzała, kładła ręce, ona uzdrawiała lalki. To była dla niej cała zabawa. Krótko się bawiła w lekarza zawsze. Ona nigdy się nie była w pogrzeb lalki. Tak? W ogóle nie. W ogóle bo to dziecko wychowane, proszę ciebie, rozumiesz, w przestrzeni. Ja pamiętam, jak siedzimy, oglądamy Forresta Gumpa, ja, Sara i Wiktor, tak? I tam gościowi w ogóle nogi obrywały, facet depresji dostał. Czy dwie, nie, jedno, czy dwie, nie, nie pamiętam, dwie. Dwie nogi mu urwał. I depresji dostał, a Sara mówi, tato, a czemu ten, mówi pan, dostał depresji? A Wiktor nie wytrzymał, jak to czemu depresji, nogi facetowi urwało? Nogi mu urwało. Mówi, tobie by nogi urwało, to co? To byś nie dostała depresji? A Sara mówi, Aga, siedź tam, to sobie dłubie, no nie? Nie, no bo przyszła do taty, żeby położył ręce, żeby urosła. Przecież wyszedł z pokoju. Na chwilę musiał wyjść, potem wrócił. Mówi, ty, jakimi ty kategoriami myślisz, że Sara mówi, no jakimi? No normalnymi, no. Takimi, no. Tata by położył ręce, by noga by urosła. Bo ona w to wierzy. Ona wierzy w to. To nie, ona nie rozumie, jak tu depresję miał, że nóg nie miał, to czego on się smucił w ogóle. Wiecie, co to jest? Inny poziom myślenia. W tym dziecku nie zaistniało chore myślenie. A rozumiecie, jaką my mamy robotę? Wychodzimy ze zranień. Nie bój się wychodzić ze zranień. Nie bój się poświęcać temu czasu. Nie bój się nawet zatrzymać swojej służby czasami. Czasami musisz zatrzymać służbę. Bo jak jesteś ranna antylopa, rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle cieknie z ciebie krew. Krew z ciebie cieknie. Co ty chcesz powiedzieć ludziom? Co ty chcesz powiedzieć ludziom? Jakie ty chcesz w ogóle, co ty chcesz zakazanie do nich płomienne wygłosić? Rozumiesz? Jak? Człowieku, jak ty jesteś ranny, że ciebie ktoś na ciebie tupnie, no bo ty się chowasz, bo ci się przypomina, jak cię ojciec lał, jak byłeś mały. Rozumiesz? Nie masz zaufania do liderów, bo myślisz, że to jest ojciec i matka, bo ty masz, człowieku, projekcje lękowe. Ile ludzi miało projekcje lękowe, przychodziło do mojego życia i ktoś mówi, boję się ciebie, a mnie, nie się boisz. Masz projekcje lękowe, projekcje lękowe. Stanąłem jako lider w miejscu twojego ojca albo matki. Patrzysz na mnie, tak? I
i ci się wydaje, że cię skrzywdzę, tak jak cię skrzywdził ojciec. Mówię, ale mówię, ja cię nie skrzywdzę, nie wykorzystam cię seksualnie, nie będę cię lał, nie bój się i nie lękaj, mówi Pan. Nie bój się i nie lękaj. Rozumiesz? To jest w ogóle to. Rana to jest dramat. Wychodzimy ze zranień. Wychodzimy ze zranień. To jest praca nad duszą. Po drugie, przemieniamy umysł za pomocą wymiany poglądów na Boże prawdy. Ludzie, my mamy kupę poglądów naszych. Jak jesteś młodszy, to masz mniej poglądów. Im starszy jesteś, to masz więcej poglądów. Z wiekiem poglądy przychodzą. Ludzie wszystko wiedzą. Najgorzej się ewangelizuje ludzi, co mają już tą przygrobową destę. Bo on wszystko wie. Ona przeżyła, człowieku, dwie wojny światowe, ona wszystko wie. Ja mówię, czego machasz, czego machasz? Do piekła idziesz zaraz. Ty, babo, nie machaj, tylko słuchaj, co do ciebie mówię. A nie tam. Byłam tu, byłam tam, proszę ciebie. Do piekła idziesz. Pogląd masz, człowieku. Nasze poglądy, jeżeli są sprzeczne z Bożymi prawdami, to muszą być wyeliminowane. Nieważne, czy one są pozytywne, czy negatywne. Pytam człowieka, dlaczego nie byłeś w kościele? Bo byłem na urodzinach u babci na przykład. Ja mówię, głosiłeś babci Ewangelię? Tak wiele razy, bo po cholerę do niej poszedł. Jeszcze. Kocham babcię. Mówię, a babcia kocha Chrystusa? Nie, nie. Babcia kocha Maryję, zawsze dziewicę i mówi, że ja się nawrócił. Mówi, po coś był tam w tą niedzielę, coś tam u tej babci robił. Coś tam robił u tej babci. Jak prawda Boża mówi, że nie znamy nikogo według ciała, napisz sobie takimi literami, nie znam babki według ciała. Nie chodź do babki. Do kościoła przyjdź. Idź do babki bez babci. Chodź ze mną do kościoła. Chodź ze mną do kościoła. Chodź. Bo prawda jest taka. A to, że ta babcia jest fajna, sympatyczna, przecież ja wiem, że babcia jest fajna i sympatyczna. Dlaczego babcia ma nie być fajna i sympatyczna? Rozumiesz? To jest normalna, porządna, fajna i sympatyczna satanistka. I uznaj to. Jest miła, sympatyczna i grzeczna, tylko nie oddała życia Jezusowi. I czci bałwana pod tytułem Maria zawsze dziewica. Halo. Kto to jest ta pani? To satanistka. Na świecie są chrześcijanie albo sataniści. Tylko takie dwa gatunki. Jedni oddają chwałę Chrystusowi, a inni szatanowi. Nie ma innych gatunków na ludzie. Rozumiecie, o co chodzi? To już Żydzi o tym wiedzieli. Żydzi wiedzieli, że jest Żyd i goi, czyli nie Żyd. Nie Żyd jest. Jest Żyd i nie Żyd. Tak? Jest chrześcijanin i nie chrześcijanin. A więc wymieniamy poglądy. I ty się musisz zająć wymianą poglądów. I ty musisz badać pismo. I ty musisz przebywać z Bogiem. I ty musisz słuchać mędrców. I wymieniać poglądy swoje na poglądy Boże. Bez względu na to, ile to cię będzie kosztowało. Może to cię będzie wiele kosztowało. Może będą zerwane relacje. Może będą popsute układy. Ja nie wiem, co będzie. Nie wiem. Ja zmieniam poglądy na poglądy Boże. Ja po prostu to robię. I jestem z tego dumny. I po trzecie, musisz pozwalać się rozwijać sobie. Musisz się rozwijać. Duszę trzeba rozwijać, trzeba się kształtować. Ludzie nie chcą się kształtować, nie chcą się rozwijać. Nie chcą. Chcą przyjść do Jezusa i siedzieć i mówią, Panu nie rozwinie. Ja mówię, nie rozwinie się Pan. Masz zawód? Nie ma. Idź, zrób zawód. Pan mnie poprowadzi. Będę miał zawód. Ja mówię, człowieku, jaki będziesz miał zawód? Umiesz coś? Co umiesz? Co ty w ogóle umiesz? Ducha Świętego mam. Ja mówię, ja się nie pytam, co ty tam masz. Pytam się, co ty umiesz? Umiesz coś? Nie umiem. Się naucz! Naucz się! Kup sobie książki! Tak?
głowie i pusty jak bęben turecki, za tobą przecież nie masz. Takie to jest duchowe u ciebie? Co to jest duchowe? Te duchowe do czego cię doprowadza? Do czego cię duchowe doprowadza? Do tego, że siedzisz, proszę ciebie, w jamie, proszę ciebie, i nie wiesz jak żyć. To jest duchowe? Taka duchowość jest napisane przy powieściach Salomona, że był kiedyś taki duchowy człowiek. Tak? Bardzo wielki mędrzec, przez którego mądrość mogło być uratowane miasto, które było oblegane. Ale że był biedny, to co? To nikt go nie chciał słuchać. Przyszedł i powiedział: ja wiem, jak uratować miasto, a tam ktoś podzerwaną głowę, daj spokój, dziadu, idź stąd. To ty wiesz, jak ty nie umiesz żyć. Co się stało? Zginęło miasto i on. Czemu? Bo się nie chciał rozwijać. Bo miał w ogóle filozofię, tak? Że się nie trzeba rozwijać. Po co jestem przecież chrześcijaninem? Ja mówię: człowieku, właśnie dlatego, że ty jesteś chrześcijaninem, to ty powinieneś się rozwijać. Ludzie, czy wy w ogóle wiecie, że jak zaczęła się reformacja, ja nie mówię, że reformacja to ona była mistrzostwem świata, bo to nie o to chodzi, ale jak reformacja się zaczęła, to jedną z rzeczy, które w ogóle rozpoczął Luther, rozpoczął Calvin, tak, to było to, że ludzie zaczęli się edukować. Pierwsze uniwersytety w Szwajcarii to powstały w ogóle przez protestantów. Ruchy katolickie to trzały zaciemnienie. Ludzie nie umieli czytać, nie umieli nic. Biblii nie było przetłumaczonej, wszystko w łacinie. A łacinę znał tylko kler. Rozumiecie, o co chodzi? To było trzymanie ludzi w ciemności. My się cieszymy, że mamy dzisiaj Biblię. Wiecie, dlaczego mamy dzisiaj Biblię? Bo jakieś ludzie 500 lat temu doszli do wniosku, że trzeba się rozwijać. Gutenberg był twoim bratem w Chrystusie. Rozumiesz? Ostatnio oglądam program o człowieku, który wymyślił gumę. Wiecie, kim był człowiek, kto wymyślił gumę? Wszystkie buty mamy dzięki niemu. Naszym bratem w Chrystusie. Już prawie pastorem został. Rozumiecie? Miał przejąć kościół, ale w jego środku było pragnienie bycia chemikiem. I on powiedział: dobrze pani, ja będę chemikiem. I on zostawił pastorstwo, i on został chemikiem. I on wymyślił gumę. Wiecie, jak się nazywał? Goodyear. Dzisiaj jego napis jest na oponach. Rozumiecie? Na naszym. To on zrobił. On. Wiecie, jak powstało masło orzechowe? Wspaniały produkt, pełen białka. Jeden z naszych braci w Chrystusie, uwolniony murzyn pod koniec wojny secesyjnej, wrócił na teren, na którym mieszkał. Ukląkł na kolana i powiedział: Jezus! Ja muszę się rozwijać. Ja nie wiem, jak mam żyć. Z czego mam żyć? I Duch Święty do niego powiedział: co widzisz? On widzi: no widzę te drzewka. A Duch Święty powiedział: zarobisz na tym miliony. Ludzie. Facet wymyślił masło orzechowe. Nasz brat w Chrystusie. Chodzi do KFC? Nasz brat w Chrystusie. Ten gość z brudką. Narodzony z Bożego Ducha. Modlił się o biznes. I Bóg mu dał przepis na panierkę. O tym się nie mówi. Mówi się: jestem duchowy. Ale się wpada do KFC. Do brata w Chrystusie. Rozumiecie? Musisz się rozwijać. Nie możesz być głąbem. Diabeł chce, żebyśmy byli głąbami. Diabeł chce, żebyśmy nic nie umieli. Żebyśmy nic nie potrafili. Żebyśmy do trzech nie potrafili zliczyć. I żebyśmy byli duchowi. Człowieku. I od strony gaszej to wszystko tu ma. I on idzie Ewangelię głosić. Głoś! Ile ty zdobędziesz? Ile zdobędziesz? Rozumiecie? Chcę, żebyście to zrozumieli. Rozwijajmy się. To jest praca nad duszą. My się cały czas rozwijamy. Kościół w Warszawie założyliśmy 3 lata temu i 8 miesięcy. My cały czas przemy na rozwój. Ludzie często zasuwają na granicy. Rozumiecie? A my damy radę, ludzie. Damy radę. Przechodzimy największe kryzysy. W czasie, kiedy ludzie odchodzili z kościoła, tak? Przyszła kolejna informacja o sali. Wiele mieliśmy informacji o sali.
wcześniej, od roku czasu szukaliśmy już sali. Dostawaliśmy plany, oglądaliśmy, by... Rozumiesz? A teraz zaczął się kryzys. Dostaję informację, jest sala. A we mnie pik! To jest to. To jest to. W kryzysie. Rozumiesz? W kryzysie. O wiele droższa niż były poprzednie. 16 tysięcy miesięcznie. Za sam wynajem płacili. Nie licząc prądu, nie licząc ogrzewania. 16 tysięcy. Już do tej pory na całe wyposażenie kosztuje 50 tysięcy przynajmniej. A tu się tutaj mówi, stój w wierze. Stój. Stój w wierze. Stój. I po raz pierwszy w tym najgłębszym stanie kryzysu wszedłem na konto kościoła. I po raz pierwszy kwota przekroczyła tyle, ile ustaliliśmy w najwyższych granicach naszych modlitw stawienniczych. Do święty mówił, zobacz. Bo chodzi o rozwój. Pracuj nad swoją duszą. Bo potem tym będziesz zaszczepiał ludzi. Rozumiesz? Dzięki ludziom, którzy pracowali nad sobą, mamy opony w samochodach. Buciki. Rozumiecie? Dzięki takim ludziom. Trzecia rzecz, jest do Hebrajczyków 3:7-8. Jest do Hebrajczyków 3:7-8. Dlatego tak mówi Duch Święty. Jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Myślenie odcinkowe. Wiesz, co to jest myślenie odcinkowe? Musisz rozwinąć sobie myślenie odcinkowe, bo to jest jedyny wzorzec myślenia Bożego. Niektórzy myślą, że wzorcem myślenia Bożego jest myślenie wizyjne. Mam wizję. Pięknie. Też mam wizję. Tylko co mi z Twojej wizji? Pokaż mi, od czego zaczynamy tą wizję. Co z tego Ty wizję masz? Ja jestem w ogóle bardzo zainteresowany, od czego zaczynamy wizję. Kiedyś przeczytałem takie stare chińskie przysłowie. Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Ja mówię, pokaż mi pierwszy krok, a nie opowiadaj mi o swojej wizji. Jak ja słucham, jak liderzy opowiadają o wizji, jak mówię, to tą wizję. Ja mówię, bardzo dobrze, od czego zaczynam? Szukam Pana jeszcze w tym. Ja mówię, aha, to Ty masz wizję, ale nie wiesz, jaki jest początek. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, dziś On spotyka się z Mojżeszem tysiące lat temu i mówi do Niego, jestem. Wiesz, co to znaczy? Jestem tutaj i teraz. Mojżesz pyta, a będziesz później, a co Cię obchodzi? Teraz jestem. Myślenie odcinkowe. Myślenie odcinkowe, przyjaciele, polega na tym, że patrzymy na drogę z punktu A do punktu B. Wyznaczamy punkt A i punkt B. Jest to krótkie, tak, przedsięwzięcie. Myślimy krótkimi przedsięwzięciami, krótkimi elementami. Krótkimi. Nie myślimy na przykład o Bogu w kategoriach przyszłości. Wiecie, jak ja myślę o Bogu? W kategoriach dzisiaj. W kategoriach dzisiaj. 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 Mnie interesuje Bóg dzisiaj. Jutro ja mam swoje sprawy. Ale jutro to jest historia. Co ja się będę w historię radził? Wczoraj to jest tajemnica. Jest dzisiaj. Co jest dzisiaj? Jaki jest Bóg dla mnie dzisiaj? Bardzo proszę. Wypiłem litr wody, chcę mi się siku. Nie wyjdę stąd, póki nie skończę tego kazania do was. Wiecie dlaczego? Bo ja umiem brać autorytet nad pęcherzem. Ja mam Boga dzisiaj. Ja mam manifestację Bożej mocy właśnie w tej chwili. Teraz sobie przeżywam Boga dzisiaj. Tak? Ja się nie zastanawiam nad Bogiem jutro. Ja biorę pod uwagę krótkie odcinki. Dzisiaj rozmawiam z jednym z naszych liderów o jednej sprawie i on mi mówi o tym, w jaki sposób ta sprawa będzie załatwiona. Ja mówię, super, szanuję to, ale mamy do załatwienia sprawę dzisiaj w związku z tą rzeczą. Musimy opracować strategię dzisiaj. Myślimy odcinkowo, ludzie. Jeżeli idziesz do pracy, będę mówił o pracy,
Powiem w ogóle o budżecie. Powiem wam, bo to... No to ja bym będę pokazał na cielesnych rzeczach coś. Na cielesnych, bo to najlepiej to widać. Miesiąc. Zaczyna się od punktu A do punktu B. Ok? Mamy miesiąc. Oprócz miesiąca mamy całe życie. Dzieci, przyszłość, różne. Ale mamy miesiąc. Teraz. Co nas interesuje w tym miesiącu? Robimy budżet jaki? Miesięczny. Budżet się robi miesięczny. Co to znaczy? Mam w tym miesiącu do zapłacenia taki rachunek, mam w tym miesiącu do zapłacenia taką rzecz, mam w tym miesiącu do zapłacenia to czy tamto. Ja muszę zamknąć budżet. Jaki? Krótki. Ja nie siedzę, nie myślę, z czego będę żył za miesiąc, za dwa, za trzy, za cztery. Wizja oczywiście jest wspaniała. Niech będzie. Ja jestem za wizją, nie jestem wizjonerem w ogóle. Zaraz będę też o tym mówił. To też ma miejsce w myśleniu. Natomiast najpierw system odcinkowy. Ludzie mi mówią o wielkich swoich przedsięwzięciach, a ja mówię, czy masz z czego żyć w tym miesiącu? Bo to jest mnie bardzo interesuje. No tak, wiesz, ale ja chcę założyć firmę. Ja mówię, świetnie, ja jestem za zakładaniem firm, ja jestem za rozwojem finansowym, ja w ogóle jestem za tym, żebyś był milionerem. Halleluja! Chrystus stał się ubogi, aby się jego bogactwem był ubogacony. Super, wszystko wiemy. Masz z czego przeżyć najbliższy miesiąc? Bo jak nie, to nie dożyjesz, mówię, do końca wizji. Albo się zapożyczysz i wizję zacznie powolutku trafiać szlak, bo zamiast generować pieniądze, będziesz spłacał co? Długi. A jak nie będziesz spłacał długów, to przyjdzie kilka smutnych demonów, rozumiesz? I cię załatwią równiutko. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie. Bo potem chrześcijaństwo jest związane z tym, że wychodzimy z kryzysów. A w ogóle wiecie, że jest opcja chodzenia z Bogiem tak, żeby nie być w kryzysy. Wiecie, że istnieje w ogóle ten rodzaj Ewangelii, że się nie wejdzie w kryzys? No nie tak, że się kryzysu nie przejdzie, jeśli się wejdzie. My wszystko przejdziemy, ludzie, każdą górę przeniesiemy. Tylko moje pytanie jest takie, czy na tym polega, że ma chrześcijaństwo, że będziemy wychodzić z kryzysu. I będziemy ciągle brać swoje to przełomy. Miesiąc, drugi, rok, trzeci, piąty, dziesiąty. Proszę Ciebie, o co się modlimy? O przełom! Ja mówię, cholera, kiedy przestaniesz? 15 lat chodzisz z Bogiem, ciągle potrzebujesz przełomów. Ja już nie pamiętam, od kiedy ja nie mam przełomów w życiu. Że nie mam przełomu, bo tam nie ma co przełamywać. Rozumiesz? Przecież się nie wywala otwartych drzwi. Po co pokopać te drzwi, jak one są otwarte? Ja nie wiem. Przecież to już dzieci wiedzą na szkółkach niedzielnych, że błogosławieństwo góruje nad cudem. No kurczę. Ludzie chcą cudów. Ja mówię, fajnie, no. U nas to no, widzimy cuda, różne cuda. No to wiesz, jakieś cuda tam się dzieją. Tak? No, to w ogóle, my, no, cuda są. My jesteśmy w Chrystusie, to się cuda dzieją. No co się ma dziać, no. Ale w ogóle prezentujemy system błogosławieństwa, czyli stałego bycia uszczęśliwionym. Ludzie, przecież ja nie chcę być uzdrawiany, ja chcę być zawsze zdrowy. Bo no trzeba uzdrawiać, no, ale ja zawsze mówię, to i dobrze, Boże, to zrób, to ja będę uzdrawiał, no, ja już nie będę chorował. To już ja będę uzdrawiał ludzi, no. Ja będę wypędzał demony, no, ale ja nie będę chodził z demonami. Ja będę się modlił o te przełomy, ale już sam nie będę tych przełomów miał, Panie. No. Po co? Odcinkowo myślimy, ludzie. Odcinkowo. W każdej dziedzinie życia bierzemy odcinki i je realizujemy. Nie boimy się, rozumiecie? Nie boimy się, że coś nam wyleci. W ten sposób musimy myśleć. W systemie odcinkowym. My musimy w tym systemie odcinkowym uczyć się w naszych myślach odcinać od tego, co jest drugorzędne. Ludzie myślą o mnóstwie drugorzędnych rzeczy, drugorzędnych spraw. I to spędza im sens powiek. Zajmują się różnymi sprawami. Na przykład jest kościół i w kościele liderzy zajmują się sprawami, które w ogóle nie trzeba się nimi zajmować. My uczymy liderów, mówię, wiesz, przychodzą ludzie do ciebie, jak człowiek jest nieresocjalizowalny duchowo, to się nim nie zajmuj. Ja na przykład w ogóle nie pracuję z niezmotywowanymi ludźmi. Do mnie to musi ktoś przyjść i powiedzieć, ja chcę. Ostatnio dzwoni do mnie człowiek i mówi, tak, chcę popełnić samobójstwo. Ja mówię do niego,
Ale mówię, to po co do mnie dzwonisz? No tak, znalazłem twój numer telefonu i tak dzwonię. Ja mówię, dobra, powiedz, że będziesz żył. On mówi, nie powiem, a ja się rozłączyłem. Dzwonię do niego za minutę. Na ten numer, co mi się wyświetli. Dzwonię. Mówię, słyszysz mnie? Tak. Mówię, powiedz, że będziesz żył. Nie. Rozumiem, 6 razy, tak? 6 razy się z nim rozłączałem. 6 razem się połączyłem. Mówię, powiedz, że będziesz żył. On mówi, nie. Mówię, powiedz, że będziesz żył. Zacząłem krzyczeć na niego. Mówię, powiedz tak. Będę żył, nie umrę i będę ogłaszał dzieła Jahwe. Mów tak. On mówi, nie. Mówię, mów. Będziesz żył? I on mówi, będę. Ja mówię, i dobrze. I teraz dam ci numer telefonu do moich przyjaciół do Warszawy, tam do nich pojedziesz. I on pojechał, tak? Oni go przenocowali, oni go umyli, oni dali mu ubranie, oni go nakarmili, tak? I on do mnie zadzwoni i mówi, już byłem. Ja mówię, dobrze. Tak? Ja mówię, teraz rano będziesz w kościele. Już godzinę przed nabożeństwem, warowo. Rozumiesz? Potem dostał pieniądze na to, żeby kupić sobie bilet do Niemiec i pojechał do pracy. Przecież nie będzie do mnie dzwonił ktoś i mówił, nie będzie do mnie, będzie on się zabić. Ja mówię, no zostaw. To jest twoja sprawa. Co ty? W ogóle wiecie, że większość ludzi, jak chce się zabić, to nikomu nie mówię. No proszę. To się dzwoni i myśli, bywają przypadki, że tam wiesz, nie? Jest taka sytuacja, ale większość, jak się chce zabić, się zabije. Naprawdę. Tak. A więc odrzucamy wszystkie rzeczy, które nam przeszkadzają w myśleniu odcinkowym. Nie myślimy o tym, jak my zrealizujemy przyszłość naszych dzieci, tylko my myślimy na dzisiaj, uczymy się tego, jak zamykamy budżet. Potem nasze odcinki się poszerzają. Rozumiecie? Ale zasadniczo cały czas odcinkowo. Przeszedłeś z punktu A do punktu B, przechodzisz z punktu B do punktu C. Jesteś w punkcie C, przechodzisz do punktu D. Ty jesteś w punkcie D, idziesz do punktu E. Cały czas w ten sposób, tak? Nie gdaczesz ciągle o tym, co ci tam Pan napokazywał. Pan jest Bogiem dziś. Jak się zapoznasz blisko z Bogiem dziś, to o wiele lepiej będziesz znał Boga jutro. I o wiele bardziej pewny będziesz Boga jutro. I twoje wizje nabiorą kolorytu. Ludzie mówią tak, ja czekam na dobrą pracę od Pana. Ja mówię, idź do kostki brukowej. Układaj kostkę brukową za 1/4 tego, o czym marzysz. Módl się innymi językami przez 8 godzin. Zobaczysz, jaką pracę teraz będziesz miał. Najpierw zasuwaj przy tej kostce. Ty nie czekaj, jak to ty robisz? Siedzisz i czekasz. A ja skąd ty masz pieniądze? O, bo czasem ktoś mi coś da. Mówię, co ty jesteś? Dziad kalwaryjski? Ktoś ci coś da? Zdrowy chłop, ręce, nogi, wszystko na miejscu. Jak to ci coś ktoś da? A co to jest dać? Tak jak my głosimy na ulicy, podchodzą, daje cię bułki? Ja mówię, nie, dlaczego? Czy to nie jest piekarnia, bo bułki? Dlaczego mam bułki dawać? To co dajecie? Ja mówię, przepis na bułki. Cię nauczę się z bułek, nauczę się zdobyć mąkę, tak? Piec znaleźć, się nauczysz bułki piec. Chcesz? Nie chcę, mój to idź stąd, bo tu są tacy, to się chcą uczyć. Uczyć się chcą jak bułki piec, a ty nie chcesz, ty byś bułkę zjadł. Ha? Bułkę on by zjadł, człowieku, koneser. Rozumiesz? A bo tam na kościele ulicznym dają, bo ja nie jestem w kościół ulicznym. Ja nie jestem kościół uliczny żaden. Tak? Ja nie jestem kościół uliczny, ja się nie zajmuję takim, że... Ja nie mówię, że to jest źle dawać coś biednym ludziom, ale jak ja to zbadałem, w Polsce jest 6% takich ludzi. W Polsce jest 6%, 6% ludzi, którzy naprawdę są niesprawni życiowo, rozumiecie? I to w ogóle, i to też te 6% jest tak bardzo, bardzo tak już... Tak naciągnięte to wszystko. To już takie wiesz jest, nie? Z tych 6% to jeszcze jakby tam poszedł, to by te 6% to by w ogóle, ja nie wiem, czy by 1% z nich został, bo to ludzie są przyzwyczajeni przez błą nomenklaturę, oni siedzą, wezmą tam zasiłek, no i tak żyją, wiesz, o co chodzi. Tak się przewali, on tak się przewali. To teraz takie programy robią, coraz więcej takich programów, jest taki program zamiana żon. Nie wiem, czy to już raz widział, ja mam taki zrzut czasami z tego, zamieniają się żonami, dopiero takie, tylko że tam coś nie chciał ze sobą, takie, że jest wszystko oprócz spania, nie?
nie mogą spać i zamieniają się. Jedno jest na przykład takie małżeństwo bardzo wykształcone, światowe, takie wiecie, dobrze prosperujące, a drugie takie trochę patologiczne i te dwie żony się zamieniają. Tam jest taki upaw, bo najczęściej te patologiczne to jest takie, że tam wiesz, ten facet to wiesz, siedzi, rozumiesz, żyje z zasiłku i tam wjeżdża jakaś taka babka operatywna, nie, do tego domu. I ona wiesz, mówi, a ty czym się zajmujesz? On mówi, może sobie jakąś robotę złapię. Lecz, wiesz o co chodzi? Ona mówi, ty facet jesteś? Co ty tutaj w ogóle wtedy? No jaką robotę złapię, co to ty jesteś? Mówi, przecież ty masz te zdrowe ręce, nogi, ja mam obaw z tego, bo to jest życiowe bardzo. A on leży. Wiesz, szok. Odrzucamy rzeczy poboczne. Uczcie się tego w swoich myślach. Tak nie wolno, bo się pogubicie w tym wszystkim. Tysiące różnych myśli przez głowę przechodzi. Musimy pozostawiać te, które są odcinkowe. Tylko te. Realizujmy te odcinki życiowe, planujmy te odcinki życiowe. Nie bójmy się, że to będzie cielesne. Tak właśnie działa Duch Święty. Jest napisane, postanowiliśmy my i Duch Święty. Tam jest zaplanowane. Rozumiesz? Życie z Bogiem to nie jest życie na spontanie. Z diabłem to jest na spontanie, człowieku. Rozumiesz? To jest skok na bandzie, tylko zawsze za długim. Rozumiesz? To jest taki spontan, że rozumiesz, że przyryżniesz w beton. To... Siwy dym. Hebrajczyków, następna rzecz. 10:38. 10:38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. Niwelujemy myśli ucieczkowe. Każda myśl ucieczkowa prowadzi do jakiejś formy śmierci. Nie ma wycofania, nie ma ucieczki, nie ma takich rzeczy. Dla ciebie jest droga tylko do przodu, z tyłu ci się odrywa ta droga. Nie ma. To się cofnę, ale gdzie? To te Piotrowe pytanie. Jezus się odwraca, pyta Piotra, też chce się odejść. Ja mówię, ale dokąd, Panie? Nic nie mamy. On wiedział, co to znaczy, że nie myśli się w sposób ucieczkowy. Potem jak on robi ten krok ucieczkowy, Piotr, zobaczcie, jakie cierpienie przychodzi na niego. Załamany, pobity. Do dzisiaj się mówi, że ktoś Piotra dostał, jak się przestraszy. To przez niego. Słowo honoru, przecież podałem wiele za tego przysłowia. No Piotra ktoś dostał. No weź, no kurczę, no teraz no. Myśli ucieczkowe odrzucamy. Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. Cały czas przemy do przodu. Cały czas. Nie bój się tego. Odrzucaj myśli ucieczkowe. Wycofam się, schowam się, schowam się. Przez depresję na tym polega. Ja się schowam. Teraz mnie świat nie zobaczy. Tak się zagłębię w siebie i będę rozważał krople rosy. Rozumiesz? A potem z depresji człowieka trzeba wyciągać. Przychodzi duch ściśnienia, ściska głowę, koniec. Jest uwalnianie, wyprowadzanie z kanałów nas. A więc niwelujemy te myśli. Myśl ucieczkową traktujesz jak atak diabła. Od razu. Piąta rzecz. Hebrajczyków 4:16. Hebrajczyków 4:16. Przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Myślimy odważnie w oparciu o łaskę, a nie jedynie o naturalne zdolności. Ludzie, my mamy myśleć w oparciu o łaskę, czyli Bożą zdolność w nas, a nie jedynie co my potrafimy po ludzku. Co z tego, ludzie? Ja mam 8 lat szkoły podstawowej i 10 lat więzienia. Co ja w ogóle? Rozumiecie? To dobrze, że ja w ogóle tyłem nie chodzę. Przez te całe moje życie, przez te narkotyki, przez te wszystkie rzeczy, to ja, rozumiesz, kiedyś ktoś tam na mnie narzekał, stary tam narzekali na mnie kilka osób, jeden podszedł i mówił, w ogóle się cieszy, że on się ubiera. Bo po tym, co on miał w głowie, w życiu, to, że on ubranie nosi, to mówię, dziękujmy Bogu, mówi, że on tu nie przychodzi nago. Bo to cud. To tylko głowa zmieniona w ogóle przez Boga, wiesz, nie?
w ogóle zmieniona. Ale i teraz co? Czy ja miałbym się opierać na swoich zdolnościach? Na jakich zdolnościach? Ludzie, ja nie umiałem normalnie mówić. Ja bluzgałem jak szewc. Od 2001 roku, od kiedy wstałem z kolan, nigdy nie wypowiedziałem wulgarnego słowa. I w ogóle się o to nie starałem. Nigdy. W jednej chwili został mój język zmieniony. W największych kryzysach życiowych, w bólach różnych, ja nie użyłem wulgarnego słowa, rozumiecie? Ja dzisiaj używam różnych słów celowo, dla podkreślenia dramaturgii sytuacji. Na ten temat się wypowiadali nawet naukowcy w naszym kraju. Wzięli, okazało się, że tam poszło porą, że ja używam wulgarnych słów. Nawet się zebrało kilka osób i taki profesor również tam wypowiedział się i no, oficjalnie oświadczył, że ja nie używam w ogóle wulgarnych słów. W ogóle słowa, których ja używam, to są słowa na tak zwanym pograniczu. Bo ja wiem, co to znaczy wulgarne słowa, co to nie jest wulgarne słowo. Ja używam określonych słów, żeby coś podkreślić, tak jak Jezus używał wulgarnych słów, żeby coś podkreślić, tylko tego nie chcieli przetłumaczyć dobrze. Jak chcę przetłumaczyć, jak on mówił, to ci oczy zbieleją tak. Co on gadał w ogóle. I w jaki sposób on się odzywał. Tak? To jest bardzo ważne. Natomiast my myślimy odważnie, opieramy się o łaskę. Jeżeli masz myśli, że tylko nie zrobię czegoś, bo tego nie potrafię, to jest błąd wielki. Ty możesz nie potrafić czegoś, ja w ogóle nie mówię, że ty potrafisz. Ale twoje myślenie musi być takie. Większy jest ten, który jest do mnie, niż ten, który jest na świecie. To, że ja czegoś nie umiem w sferze psychofizycznej teraz, to jeszcze nie oznacza, że ja tego nie zrobię. Absolutnie. Zrobię to. Ja podejmowałem pracę na przykład w markecie budowlanym i zostałem zapytany o różnego rodzaju tam programy komputerowe, przecież nawet nie umiałem powtórzyć niektórych z nich. A co dopiero w ogóle ich obsługiwać, tych programów. Ale patrzyłem szefowi w oczy, mówię, szefie, będzie szef ze mnie dumny. Dumny. Będę najlepszy w tej firmie. Najlepszy. Dobrze. I on mnie przyjął. Pierwszy dzień w mojej pracy. Siadam na swoim miejscu, odpalam komputer, bo to potrafiłem, wyskakuje mi program. Mówię, jest. Wszedłem w ten program i tu się skończyły moje możliwości. Jest koniec. Teraz siedzę w tym programie. Ja teraz mogę zacząć pracować na tym programie. No. Pracować na tym programie. A ja w ogóle nie wiem, o co chodzi w tym programie tutaj. Co ja mam zrobić teraz? I tylko poczułem rękę na moim ramieniu, odwróciłem się i zobaczyłem człowieka, który dzisiaj jest u nas w kościele. Wtedy pracował ze mną w jednym filmie. Co mówi? Nowy? Ja mówię, bardzo nowy. On mówi do mnie, masz o tym pojęcie? Ja mówię, żadne. On mówi, pomogę ci we wszystkim. Pomógł mi we wszystkim. Nauczył mnie. Tak? Doszedłem do tego stopnia, że wszystkie programy miałem w jednym palcu. Tak? Pisałem kontrakty i jednocześnie modliłem się innymi językami. Po prostu. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Wszystko jest możliwe. To, że ty czegoś nie potrafisz, co z tego, że ty nie potrafisz? To nie rozumiesz. Myśl w oparciu o łaskę, nie w oparciu o swoje możliwości naturalne. I do tego potrzebna jest ta odwaga. Odwaga to jest działanie wbrew lękowi. Nie nieposiadanie lęku. Pamiętaj, żeby nie odczuwać lęku, trzeba nie mieć płata czołowego mózgu. Po prostu. Rozumiesz? Musieliby ci wyciąć część mózgu, żebyś nie czuł lęku. Każdy człowiek czuje lęk. Ja też odczuwam lęk. Ale odwaga jest działaniem mimo odczuwalnego lęku. Pomimo. To jest odwaga. Działanie pomimo odczuwalnego lęku. Odczuwam lęk, ale idę i robię i to się nazywa, że jestem odważny. Tak? Że jestem mężny, że jestem dzielny, że się nie boję i nie lękam. To się to nazywa. Tak. Ale nie to, że ja nie odczuwam lęku. Odczuwam lęk, ale jestem mężny i dzielny. Szósta rzecz. Drugi list do Koryntian 10:7. Drugi list do Koryntian 10:7. Patrzcie na to, co oczywiste. Patrzcie na to, co oczywiste.
Myślimy konstruktywnie. Odrzucamy iluzje. Patrzcie na to, co oczywiste. Myślimy o rzeczach oczywistych, a nie iluzyjnych. Rozumiecie? Ja wam zaraz coś pokażę, bo będę kolejną rzecz mówił. Co to jest myślenie iluzyjne? To jest fantazjowanie. Wiecie, czym się różni fantazjowanie od wyobraźni? Wyobraźnia jest od Boga, a fantazja jest od diabła. To są dwie różne rzeczy. Wyobraźnia, o której za chwileczkę będę mówił, jest miejscem kreowania rzeczywistości za pomocą wiary. Czyli w naszej wyobraźni my układamy pewnego rodzaju klocki w przyszłość. Marzymy. Za chwilę o tym będę mówił. Natomiast marzenie opiera się, tak, na prawdach Bożych uruchomionych naszą wiarą, ale jeszcze niewidzialnych w naszym fizycznym życiu. To jest marzenie. Jeden kaznodzieja kiedyś marzył o tym, młody człowiek, miał wtedy 17 lat, ale marzył, żeby być wielkim kaznodzieją i on nie miał do kogo głosić, bo mieszkał na wsi, więc chodził na pole kukurydzy. Stawał przed kukurydzą i głosił Chrystusa. Mówi, w imieniu Jezusa, teraz, mówi, oddawaje się życie Bogu. I on sobie wyobrażał, że tysiące ludzi oddaje życie Bogu. Chodził, kładł ręce na tą kukurydzę. Rozumiecie? Potem zbudował jeden z najpotężniejszych kościołów w Europie. Jeden z najpotężniejszych kościołów zbudował. Jako pierwszy w Europie miał stację telewizyjną. Rozumiecie? Taki człowiek. Zaczął od tego, że marzył. Tak? Ale fantazja, o której chcę teraz powiedzieć, czyli myślenie iluzyjne, polega na tym, że my, działając poza prawdami Bożymi, tak, wyrzucamy pewnego rodzaju jakby myśli sobie do przodu i układamy coś z nich. Tak? Co by było, gdyby? Rozumiesz? Przecież w swojej fantazji możesz zrobić wszystko. Proszę bardzo, każdy z nas w tej chwili jest w stanie sobie wyobrazić, że ma uszy jak zając. Czy to żaden kłopot jest dla nas? Ludzie w tym płyną. To jest fantazja. A Słowo Boże mówi, patrz na to oczywiste. Patrzymy na oczywiste rzeczy. Klarowne rzeczy. Rozumiecie? Nie słuchamy dziwas. To się bardzo też odnosi do sfery proroczej. Uważajcie, jak wy słuchacie sfery proroczej. Jak ja słucham sfery proroczej. Ludzie, moja żona jest prorokiem. Rozumiecie? Ja rozumiem, czym jest sfera prorocza. Ja prorokuję, ja mam wgląd w perspektywę proroczą bardzo silny, ale ja wiem, czym jest zafałszowana sfera prorocza. Jak ja słucham czasami, jak ludzie prorokują, ja mówię, co on w ogóle gada? No. Ostatnio ktoś odebrał od Boga, że ma gdzieś pojechać. No ale się poszedł, zapytał proroka. Prorok do niego mówi, no możesz pojechać, ale to jest bez sensu. Ja mówię, co powiedziałeś proroku? Jak ci może ktoś powiedzieć, że możesz pojechać bez sensu? To jest proroctwo? Słuchajcie, posłuchajcie tego sformułowania. Teoretycznie Bóg mówi, możesz pojechać, ale jest bez sensu. Jurek się pyta, Panie Boże, czy powinienem się udać w tamtą stronę? A on mówi, Jureczku, możesz się tam udać, ale to jest bez sensu. Jurek. Co to za odpowiedź w ogóle? On sam powiedział w swoim słowie, niech wasze tak będzie waszym tak, a wasze nie, waszym nie. Nie jednocześnie tak i nie. W sformułowaniu możesz pojechać, ale to jest bez sensu, zawiera się tak i nie. Czy to może być Bóg? Nie, to nie jest Bóg. Duch Święty mówi wyraźnie. Pierwszy list Jana. Duch Święty mówi wyraźnie. No wyraźnie. Wyraźnie mówi Duch Święty. A proroctwa są enigmatyczne. Miałem wizję. Ten ludzie wychodzą, miałem taką wizję, ale co to z tego? Ja nie wiem, po co, że miałeś wizję? No co z tego, że miałeś wizję? No co ta wizja? Co to wnosi? No sen miałem. No co ten sen? No sen miałem. No dobrze, też mam sny. No mam. Oczywista rzecz. To nas interesuje, okej? Okay? Myślimy o rzeczach oczywistych, bo było masa proroctw. Większość negatywnych. Giniesz, umrzesz, Bóg cię skrzywdzi, pójdziesz do piekła. Rozumiesz? Po prostu. Prorocy. Jeden prorok taki, co mnie nie lubi w Polsce, taki sławny. Do jednych moich znajomych pojechał. Do wspólnoty prorokowa.
prorokował im. Jak powiedzieli, że w ogóle są w zespole ze mną, prawda? To w ogóle zaczął przeskakiwać na zupełnie inną falę proroczą. Fala z długich na krótkie. Już nie było tak słodko. Zaczął wyjaśniać tamte proroctwo, inne proroctwo. No ludzie zresztą, na litość boską. Myślmy o oczywistych rzeczach. Tam się liczą rzeczy oczywiste. 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 Jeżeli ja mówię do ciebie taką rzecz, przyjdź tam załatw tą sprawę, tak? I ty nie przyjdziesz i tej sprawy nie załatwisz, tak? To dla mnie to jest oczywiste, że tej sprawy nie załatwiłeś. I ty możesz przyjść do mnie i powiedzieć później, wiesz, no... Wiesz, no nie wiem, dlaczego nie załatwiłeś sprawy, ale to jest oczywiste, że jej nie załatwiłeś. Nie zrobiłeś czegoś. Nie jesteś jakiś. Okej? Okay? Coś jest nieoczywistego w twoich wypowiedziach, a oczywiste jest to, że zawaliłeś jakąś rzecz. Myślimy o oczywistych sprawach, o oczywistych. I odrzucamy iluzyjne myślenie. Totalnie odrzucamy. Księga Ezechiela 18:31. Jeszcze wam pokażę trzy rzeczy. Księga Ezechiela 18:31. 18:31. Mówi tak. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Chcę na tym się skupić. Stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Co to w ogóle za tekst jest? Stwórzcie sobie. Bo ten tekst jest ciekawym tekstem. Ponieważ ten tekst nam obrazuje, że mamy myśleć twórczo. Myślimy twórczo. I tu jest kwestia marzeń naszych. Rozumiecie, że Bóg jest twórcą? My myślimy twórczo. Ja tworzę w sobie rzeczy. Najpierw na pierwszej linii myślę odcinkowo. Kiedy ja już ogarniam myślenie odcinkowe, tak? To ja myślę twórczo dalej. Co robię? Rozpościeram potężne wizje. I nie boję się tego, bo ja muszę tak myśleć. Ja muszę tak myśleć. Ja wiem, jakie rzeczy będę robił w życiu. I to są rzeczy większe niż mnie na dzisiaj stać. Bo mnie nie stać na pewne rzeczy. Nie stać mnie mentalnie, nie stać mnie czasowo, nie stać mnie finansowo. Na dzisiaj mi na to nie stać. Ale ja wiem, że ja będę te rzeczy robił. Ja będę je robił. Wiem, że dociągniemy w tym miejscu, w którym jesteśmy, do 300 ludzi, z których większość będzie zaangażowana w służbę i postawimy budynek. Postawimy hangar, w którym się będzie mogło spotykać 1000 osób. Wiem, że my to zrobimy. Czy ja dziś to mogę zrobić? No nie mogę. Nie posiadam należytej ilości ludzi w kościele, nie posiadam odpowiednich na to pieniędzy. Ja w ogóle nie jestem gotowy mentalnie, żeby w ogóle... Ja na dzisiaj nie jestem gotowy mentalnie, żeby usługiwać w 1000-osobowym kościele. Rozumiecie, nie? Bo ja nie jestem gotowy mentalnie. Ja czasami rozmawiam z pastorami, to oni tak myślą iluzyjnie. To jest takie iluzyjne myślenie. On ma 30 osób w kościele i on mówi po prostu, że on jest gotowy prowadzić 1000 kościół. Ja mówię, ty jesteś w ogóle poważny facet? Ty w ogóle wiesz, co to jest 1000 kościół? To tak jak ktoś by miał działalność gospodarczą, w której zajmuje się tym, że robi sobie gipsy. Gipsy, że sobie robi. On tam idzie, bierze zlecenie i sobie robi ścianki gipsowe. I to jest bardzo fajne, on sobie zarabia, w ciebie trójaczka czy czwóraczka i on sobie tak żyje, tak? Ale to jest diametralnie różna sprawa od prowadzenia 200-osobowej firmy. Kładzenie gipsów sobie, tak? Od tego, że się prowadzi 200-osobową firmę. To, ja mówię, no ty wiesz, co to jest prowadzić 200-osobową firmę? To się fajnie ogląda w telewizji. My dzisiaj, gdzie obracamy powiedzmy taką bryłą 120 ludzi, prawda? To my dzisiaj mamy zaplanowane wszystko, w zasadzie wszystko, łącznie z dniami wolnymi, powiedzmy na 6 miesięcy do przodu. Ja nie wiem, czy to jest obracać bryłą
500 ludzi, bo ja nie jestem gotowy mentalnie na to dzisiaj. Ja będę gotowy. W moich marzeniach ja to robię. Rozumiecie, o co chodzi? Ale ja po prostu wiem, gdzie ja dzisiaj jestem. Zawsze jest najpierw myślenie odcinkowe, rozumienie odcinkowe, następnie z tego wyrasta wizja. Stąd jest napisane jak W, policz koszta. Jezus mówi, którzy wyruszają przeciwko wrogiej armii, nie idzie najpierw i nie próbuje się pojednać z królem. Tak? Albo któż próbując budować dom, nie sprawdzi najpierw, czy mu starczy na końcówkę. No co, wariat, no to wariat. No. Ile stoi takich deweloperzy, człowieku, poszli? Zauważacie, co się dzieje. Tutaj jeszcze jest tak mało. Tak jak się pojedzie na tych krajach, w ogóle wiesz, Bułgaria, Rumunia, tam dopiero jest Kongo. Człowieku. Deweloperzy. A więc myślimy twórczo, tak? I uczymy się, że jest to rzecz, która wyrasta z myślenia odcinkowego. Ale tworzymy. Nie wolno nam być nietwórczymi. Pamiętajcie, jesteśmy stworzeni na wzór twórcy. To twórca nas stworzył jako twórców. Twórców. Myślcie w ten sposób, tak? Czyli wiemy, od czego zaczynamy, ale nie ma dla nas ograniczeń. Chcę, żebyś był marzycielem. Potężnym marzycielem. Nie bój się tego. Nie chcę, żebyś był iluzyjnym fantastą. Ale bierz prawdy Boże, stawaj na tych prawdach, uruchamiaj wiarę i rozpościeraj potężny płaszcz marzeń. Śnij o twoim sukcesie. Rozumiesz? Ogłaszaj twój sukces. Nie oglądaj siebie jako małego. Tak? Nie oglądaj siebie jako małego. Oglądaj siebie jako wielkiego. I przedostatnia rzecz. Druga księga Mojżeszowa 19:5. Druga księga Mojżeszowa 19:5. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów. Chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na to. Szczególną moją własnością. Co to znaczy? To znaczy, że musisz myśleć w oparciu o twoją wyjątkowość i odcinać się od obiegowych opinii, bo inaczej to cię zawinie. Myśl w oparciu o swoją wyjątkowość. Ludzie przecież będą was inni gasić. Kulerzy tak zwani. Będą ci wylewać kubę zimnej wody. Ja to często się z ludźmi nie dzielę tym, o czym myślę. Nie mówię im w ogóle. Ogłaszam, rozumiesz? Ale nie mówię różnym ludziom, bo oni powiedzą, zwariowałeś. A ja nie chcę. W ogóle mi to jest niepotrzebne. Obiegowa opinia jest taka, to jest niemożliwe. W ogóle wiecie, że to, co my robimy, to jest niemożliwe dla szeroko pojętego ruchu kościelnego. Jak ja powiedziałem, że doktrynę wymieniamy. W ogóle ludzie się patrzą na mnie. A jak powiedziałem, że Biblię przetłumaczymy od nowa, rozumiecie? To w ogóle nie komentują tego, bo uważają, że to jest absurd. A my przetłumaczymy Biblię od nowa. Normalnie. Będzie tłumaczenie Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, tak? Przez zespół apostolski Obóz Boży. My takie coś robimy. Bez taka Biblia, jakiej nie było jeszcze. Czy tłumaczenie, rozumiecie? To zrobimy. Skomentujemy każdy fragment Pisma Świętego. Wymienimy doktrynę. Wymienimy doktrynę. Nie tam skorygujemy doktrynę. Wymienimy doktrynę. Przygotujemy kolejne pokolenie. Jeśli Pan Jezus nie wróci, to przygotujemy kolejne pokolenie pod to, aby usankcjonowało nasze zmiany. Bo nie wiem, co to zrobimy w jednym pokoleniu. Ale przyszłe pokolenie pod to przygotujemy. Wymienimy doktrynę. Dlaczego? Ktoś powie, to jest niemożliwe. Ja mówię, to jest możliwe. To jest możliwe. Ale ktoś powie, to bzdura jest. Ja mówię, Lutrowi też mówili, że bzdura. ale Luter myślał samodzielnie. Rozumiecie, o co chodzi? On samodzielnie myślał.
On nie myślał w oparciu o biegową opinię. Obiegowa opinia jest taka, że jestem antychrystem i że głoszę New Age. To jest obiegowa opinia na mój temat. Że to, co ja robię, to nie jest chrześcijaństwo, to New Age. A ja mówię, ale działa. Mówię, cokolwiek by to było. Mówię, no i co? A twoje nie działa. Jest taka przypowieść. Jak ojciec mu podszedł, miał dwóch synów stało. I ojciec podszedł do jednego i mówi do niego, idź tam, zrób tą robotę. A on mówi, dobrze, zrobię i nie zrobi. A drugi powiedział, ojciec mówi, zrób robotę. On mówi, nie, nie zrobię. I poszedł, zrobił. Ja mówię, Jezus pyta, który z nich wypełnił wolę moją? Wiecie, który wypełnił? Praktyk, nie teoretyk. Pamiętajcie, ta przypowieść pokazuje nam to, że to praktyk wypełnia wolę Bożą. Praktyk. A więc jeżeli moja usługa powoduje, że czyjeś życie zmienia się na obraz Boży, to można to nazywać jak się chce. New Age, buddyzm, satanizm, mnie to w ogóle nie obchodzi, jak kto to nazwie i jak mnie kto nazwie. Dla mnie jest ważne to, że to, co ja robię, zmienia człowieka na obraz Boży. To mnie interesuje. A że ktoś ma inną technikę, tylko że ta technika do niczego nie doprowadza, ale on ma poprawną politycznie technikę, to to, co on robi, tak, to nie jest wola Boża. Choć się ładnie nazywa. To jest poprawne chrześcijaństwo. Poprawne chrześcijaństwo. Choć bracie podzielą się słowem i stoją takie pierdoły, proszę ciebie, i one się dzielą. Ja mówię, co ty robisz? Po co ty tam żeś po raz? Ty w ogóle, ja nie wiem, węgiel przewalaj, no, kapusty nasać, no nie rwi się do tego głoszenia słowa, no gdzieś ty tam poszedł? No przecież ty ludzi w marynie prowadzisz. Rozumiem. Ale to jest poprawne. Bo tak mówi Pismo. Niech kobieta w zborze nie naucza. Mówię, mocne. Mówię, to mam pytanie pomocnicze. Mówię, Bóg to jest mężczyzna czy kobieta? Mówię. Takie pomocnicze pytanie bym zadał. Mówię, w tym wszystkim. Mówię, bo nie wiem. Mówię, piersi kobiet to są z Boga czy nie z Boga? Mówię, Bóg ma piersi czy nie ma? Bo nie wiem, bo kobiety mają piersi, jest napisane, że stworzył na obraz swój, no i cholera, w kropce jestem. Czy Bóg ma piersi? Bo ja nie wiem, czy ma. Czy nie ma. No i mówię, heretyk. Ja mówię, nie heretyk, tylko ja próbuję dojść prawdy. Jest napisane, kto szuka, ten znajdzie. No to szukam. No. To źle, że szukam. Biblijny jestem. Nie chcę mi się nawet rozwijać tego tematu dalej. Patrz na swoją wyjątkowość i będziesz mi szczególnym, mówi Pan. Masz szczególny umysł. Ja nie wiem, jaki masz. Nie wiem. Ale masz szczególny, bo jesteś szczególną własnością Pańską. Jesteś unikalny. Unikalny. Musisz nad sobą pracować, bo się rozchorowałeś. Rozchorowała ci się głowa, jak każdemu z nas. Każdemu z nas się rozchorowała. Też unikalnie. Bardzo. Jesteś bardzo unikalnie zaburzeni są wszyscy. No to są bardzo unikalni. Ale też unikalnie myślisz. Unikalnie tworzysz. Unikalnie marzysz. Unikalny jesteś. I nie wolno ci się poddać, proszę ciebie, obiegowej opinii, która mówi, jakiś masz być. A ja nie wiem, jaki ty masz być. Rozumiesz? Nam zarzucają, że w naszym ruchu jest zamordyzm. Ja mówię, to nie jest zamordyzm, to się nazywa w ogóle prawda. Mamy prawdę, tak? A reszta to niech każdy robi, co chce. Jak już na tej prawdzie stanął, to już dla mnie, słuchajcie, dla mnie to naprawdę. Zapytajcie Teresy, czy ja kiedykolwiek, w ogóle powiedziałem Teresie, jak ona ma kościół. No pytajcie, czy kiedykolwiek ja przyjechałem do niej, usiadłem z nią, mówię, Teresa, chyba zrobić tak, tak i tak. Słowo honoru nigdy. Nigdy. Jak ona się mnie zapytała o coś, to ja nigdy nie powiedziałem jej, co ona ma robić. To jest zamordyzm. Rozumiecie, to jest to, bo jak ona chciała coś wiedzieć, iść głębiej, jak z nią zaczęło jej zależeć na czymś, to ona sobie szła głębiej w relacjach i my sobie szliśmy i dochodziliśmy do różnych rzeczy, tak?
A to ona uznała mój autorytet, a ja się nie wypchnęłem jako autorytet tej życia. Ja to jej o kościele powiedziałem, jak autobusem wracaliśmy z Krakowa. To w ogóle tak padła myśl o kościele. W obrzyku. Więc wie, tutaj chodzi o to, że my musimy sami wybrać oczywiste rzeczy i potem z punktu widzenia tych oczywistych rzeczy rozwijać się tak, jak nas Bóg stworzył. Bo każdego nas Bóg stworzył inaczej. I każdy też myśli z nas inaczej. Tylko, że wszyscy musimy stać na rzeczach oczywistych, na rzeczach prawdziwych. Tak? To jest podstawowa sprawa. A potem to ja nie wiem, co ty zrobisz ze swoim życiem. Ale już wiem, że to będzie fajne. To fajne będzie, co ty zrobisz. I na pewno wiesz, co sukces odniesiesz. Odniesiesz sukces. Na 100%, nie? Ale warunek jest taki, że ty będziesz odpowiednio funkcjonował. Tak jak uczę. I ostatnia rzecz. Jakub 1,22. List Jakuba 1,22. Mówi tak. A bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Twoje myśli muszą być wprowadzane w praktykę. Myśl nie wprowadzona w praktykę zgnije. I stworzy się z niej jakaś zaraza. Coś się z niej stanie, coś się stanie złego. To jest troszkę tak jak ze stawem, do którego jest przypływ, a nie ma odpływu. Ta woda zgnije wcześniej czy później. Pokryje się to rzęsą i staniesz się zwykłym teoretykiem, który jest nabity wiedzą. Natomiast nie ma to przełożenia na twoje życie. Wprowadzaj myśli w czyny. Dlatego tak ważną rzeczą jest zrozumienie myślenia odcinkowego. Bo wtedy robisz odcinek i wprowadzasz w życie. Ty się nie zajmujesz robieniem drugiego odcinka. Ja w ogóle myślę o czymś, a potem to wprowadzam w życie. Dam wam przykład. To takie proste są sprawy, myślenie odcinkowe. Kiedy mogę, umawiamy się z żoną na randki. Przychodzi myśl, umawiam się na randki. Co robię? No rozpocząłem odcinek umówienia się na randkę z żoną. No co ja robię? Biorę kalendarz. Patrzę, kiedy możemy się na tą randkę umówić. W kalendarzu mam wypisany jej okres. Nie umawiam się z nią w okres, bo chcę mieć dobry seks. W związku z tym patrzę, jeszcze jest czas przedokresowy, tak zwane napięcie. W napięciu też się z nią nie umawiam, bo ona wtedy chce rozmawiać o trudnych sprawach. Rozumiesz? A ja nie chcę rozmawiać o trudnych sprawach. Ja jadę na randkę z moją żoną, żeby mieć fajny seks, żeby fajnie sobie pobawić, a nie po to, żeby mówić o trudnych sprawach kościoła. Więc też mam oznaczone OX, OX, nie wiem dlaczego OX to oznaczyłem, ten trudny okres, ale mam tak zaznaczone. To teraz robię, pracuję na tym kalendarzu, tak? Jeżeli mogę odwołać jakieś spotkanie, odwołuję. Patrzę, jaki jest plan szkoły naszej córki, jak będzie wychowujemy córkę w homeschoolingu, sami córkę uczymy. No więc patrzymy, co ona ma, kiedy ma angielski, kiedy ma polski, układam wszystko, tak? Jeśli mogę przełożyć jakąś rzecz, przekładam, tak? Co robię? Modlę się, bo chcę znaleźć tani, ale dobry hotel. Szukam hotelu, modlę się o ten hotel, prawdziwie taki hotel znajduję. Rezerwuję, rozumiecie, co robię? Planuję, wprowadzam myśl w czyn. To jest myślenie odcinkowe. Załatwiam sprawę i co robię? Zapominam. Ja mam po odcinku, zaczniemy odcinek AB. Lecę sobie BC, a potem to robię, wprowadzam BC w życie, a potem CD. Ja nie mam naporu myśli, bo ja rozkazałem moim myślom, aby funkcjonowały równo. Bo ja aresztuję każdą myśl, która mi się podnosi przeciwko odcinkowości. Wprowadzam w czyn. W czyn. Ludzie, ja wiem, że macie bardzo dużo różnych problemów życiowych. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale to nie może spowodować niepoukładania systemu myślowego, bo jeżeli będziesz chaotycznie myślał, to nie rozwiąże tych problemów. Rozplanuj sobie swoje życie. Co do leczenia, to do leczenia. Co do wykonania, to do wykonania. Co można odłożyć, to odkładamy. Co wprowadzamy teraz w czyn, to wprowadzamy w czyn. Zrób porządek ze swoim tokiem myślowym. Postaw to na pierwszym miejscu w swoim życiu. Nie bój się, to ci niczemu w niczym nie przeszkodzi. Jak ty sobie poukładasz w głowie, to będziesz miał poukładane wszędzie. Namaszczenie ci nie przeleci przez palce. Nie przeleci ci. Namaszczenie to nie jest coś, co ci... To... Przecież w ogóle namaszczenie nie od ciebie jest.
To co ty się martwisz, że je zgubisz? Ty. W ogóle wiesz, że namaszczenia to nie ty generujesz. Ty możesz, proszę ciebie, leżeć jak byk w saladerze, proszę ciebie, a namaszczenie będzie płynąć przez ciebie. Bo to jest namaszczenie. To jest Duch Święty działający przez ciebie. Twoim zadaniem jest się otworzyć na to i za dużo się nie mądrzyć. To będzie dobrze płynąć wtedy. Ok? A więc nie bój się. Przez układanie toków myślowych ty nie stracisz namaszczenia, nie stracisz służby. Lepiej się czasem wycofać i zacząć układać sobie w głowie. Lepiej wycofać pod tym względem, że robię krok w tył na zasadach takich, że może jestem za mocno w służbie, może jestem w to zaangażowany za bardzo, a może w tamto jestem za bardzo zaangażowany. Może lepiej zrobić krok w tył. Ok? Albo chcę załatwić 8 rzeczy za jednym zamachem. Po co? Nie trzeba. Dlaczego chcę wam to zostawić, przyjaciele? Bo ja wierzę w to, że kochacie Jezusa i te rzeczy będą dla was ważne. Nie mówiłbym tego do ludzi, o których bym nie myślał, że to będzie dla nich ważne. Rozumiecie? A kocham was bardzo i Kościół ten powstał jeszcze zanim powstał nasz Warszawa. Tak naprawdę to ten Kościół pierwszy powstał w zespole. On pierwszy powstał. Bo wcześniej, co my prowadziliśmy Kościół, to nie funkcjonował jeszcze zespół. Ale jesteśmy z Tereską, znamy się kupę lat i jestem tutaj z wami i widzę, jak to od początku. Pamiętam, jakie przechodziliście trudności. Pamiętam, jak tu ten Gałgan tam mieszkał jeszcze za kościami. Człowieku. I trzeba było tak głosić, bo on tam, człowieku, tu my głosiliśmy, a on po prostu puszczał disco polo tam. Cyrk na kółkach. Ja mówię w ogóle, że tylko bym to zaprosił, tak, co ona takie nogi krzywe ma, tak siedzi w telewizji, jak ona się nazywa? Jaworowicz. Widzieliście, jak ona ma nogi, kobietka? To jest mistrzostwo świata, żeby tak usiąść. Weźcie się kiedyś, przyjrzyjcie, jak ona siedzi. Nikt tak nie siedzi na świecie, jak ona. To jest naprawdę szatun za te siedzenie. Żeby zobaczyła, co nam się dzieje w ogóle i tego psa, co chciał wszystkich tu gryźć. To się kościół zbierał w ogóle. A więc całym sercem jestem z wami i wierzę, że to, co mówię do was, to też wykorzystacie na maksa. To jest bardzo ważne, co ja do was mówię teraz. Bo od tego zależy twój sukces. Twój sukces nie zależy od namaszczenia. Gdyby sukces zależał od namaszczenia, to wielu ludzi w tym kraju, którzy byli mega namaszczeni, tak? Nie ponieśliby klęski. Mega namaszczeni ludzie w tym kraju ponieśli klęski. Wiecie przez co? Przez to, że nie mieli poukładanych w głowach. I to jest ból. Bo w tym kraju powstawali potężni Boży mężowie. Tylko o takich, których ja znam. Ja nie mówię tam o zagranicy, tylko o Polsce. Mówię. Bo ja znam ludzi, którzy rozpoczynali przebudzenie w tym kraju. Dzisiaj oni są w strasznych tratach, aby nie żyją. Rozumiecie? Nie żyją. Nie umarli na starość. Pomierali na ciężkie choroby. W biedzie częstokroć. Ja nie mam zgody na takie rzeczy. Nie mam zgody. Tylko namaszczenie nie układa życia. Namaszczenie jest jak narzędzie, jak skrzynka z narzędziami, klucze francuskie, śrubokręty, rozumiecie? To jest namaszczenie. Ono jest po coś. Ale toki myślowe będą służyć każdej dziedzinie twojego życia. I życie twoje przez twoje toki myślowe zostanie ułożone jak należy. I wtedy to namaszczenie będzie miało tak gładki poślizg, że jak pieprzniesz nim diabła, to się wywali do góry kołami tak, jak się jeszcze nie wywalił. I zobaczysz, jak wtedy się działo. Chrześcijanin, który ma poukładane w głowie i jest namaszczony, to jest taka broń w ręku Boga, że szok. Oglądaliście wszystko ten film. Wszystko. Widzicie, znacie te sny, widzieliście tych ludzi. Mądrość, tak? Połączona z siłą.
kurczę, co to jest w ogóle? 300 ludzi zatrzymuje 10-tysięczną armię. Dobre? Przypominajcie sobie z Biblii ten fragment? 300. Jeśli będziesz mędrcem i do tego namaszczonym, jesteś petardą, dostaniesz koronę. Wstańmy, proszę. Znaczy ja modlę się. Dziękuję, że Twoje słowo przenika dzisiaj każdego z nas. Ja chcę, Duchu Święty, teraz, aby to słowo przenikało głęboko do ducha ludzi. Ojcze, ja chcę, żeby owocowali tym słowem. Ja ustanawiam, że nic nie zostanie wykradzione, zadławione i spalone. Ja zatrzymuję każdą demoniczną siłę, która chciałaby wykraść jakąkolwiek część tego słowa. Ja stawiam Bożych aniołów, którzy chronią teraz te skarby, które Ty włożyłeś w ludzi przez to słowo. Ojcze, wywyższam Cię za to. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa.